Dzisiaj już będzie spokojniej. Teraz idziemy. Aha, jesteśmy teraz w tych zaświatach znowu. W tym świecie. Trzeba wskoczyć. Może to schizowo wygląda, ale czuć, że to się przesuwa pod ziemią. Nie działa to jakoś tak dobrze, jak powinno, nie? Tylko zgadywać, kiedy to będzie. O, nie ma tutaj. Serio? Tutaj, okej. Okej, tutaj. Fuck! Zdążyłem, ale mnie tam zaspamowali, kurde. Krótkie, a ja to specjalnie przedłużałem na następny odcinek. A nie, dobra, to jest rozdział drugi. To jeszcze nie koniec. Ciekawe, jaką teraz premię dostaniemy. O kurde! Ale fajne. Fajny by był motyw, jakby się okazało, że przesuwamy się pionowo. To się rozłoży teraz wszystko? Tak, to się wszystko rozłoży. Fajnie. I przeciwników jest czyhacz. Tam jeszcze jakiś cień jest pokazany. Oh fuck. Zacznijmy od tego poszukiwacza. Kurde, dużo tych poszukiwaczy. Pytanie, czy któryś nie jest tu przyzwany. Tamten jeden był, okej. Ale dobrze trafiłem, na szczęście. Fuck! Cichacz mnie tutaj trafił. Ja ten sobie przyzwał już koleżkę. Okej. Zostaje tylko cichacz. Po nogach o to. Ciśnij. Ładnie. A takie typowe, to jak się patrzy na te potwory, to jest takie typowy Lovecraft, nie? Kubka popiołu. Jest pusta. To nie kubka popiołu powinna być, to powinien być taki glut. Tego tu nie widzę. Za ciemno tu jest z tej strony. Może z tego gdzieś zobaczę. Tu jest. Pała, bo... dobra, to nie. Ucieczka od Talmorczyków. Myślałem, że do Talmorczyków. Zwół przywołania Atronacha burzy weźmiemy sobie, bo czasami używam tych Atronachów. Przydają się w walce. Fajna sprawa. Dobra, to jest do przejścia do rozdziału pierwszego. Ładny. Prawdziwa natura orków. Okej. Coś otworzyliśmy. Było wszystko sprawdzone, dobra. Możemy śmigać dalej, tu jest many na ładowanie. Ja w ogóle może zrobił tak, że sobie broń doładuje, nie? Okej. Czy żeby to było koniec już tutaj? Chyba tak będzie. Ładna książka. Ale chyba mam taką jedną, nie? Jak mi się wydaje. Gdzieś chyba widziałem. Ale wezmę sobie ją raziowo. Dobra, to nie. Księga czarów. O proszę. Pieśń trucizny, to nie. Ciekawe, czy w takich książkach można też wyczytać jakieś przypisy alchemiczne. To by było też ciekawe. Rozdział trzeci. No dobra. Śmigamy. Okej. Trzeba patrzeć, czy gdzieś nie ominę tej roślinki, bo później znowu będzie przypał. Będę szukać jej godziny. Poszukiwacz. Kurde, ja chyba właśnie w tą truciznę nie mogę wchodzić. Easy. Nic trudnego.
Dzielnica magii. Coś mi zatruło to. Jest jeszcze jeden. Okej. Gdzieś tu jest, dobra, tu jest. Księga Dedr. To też mogło być ciekawe, jakiegoś ekspika dawać, nie? Drażnik i zdrajca. I zwój. Dobra. Tu już nic. Tu będzie jeszcze jakiś potwór pewnie. O kurde, jakie to rozległe. Tam widzę, trzeba się dostać. To jest znowu jakiś ten latający. Dobra, idziemy dalej. Dobra, stąd przyszliśmy, czyli tutaj. Ale tam już... Tam już widzę, chodzi czyhacz. Czyli musimy chyba przejść tam. Te korytarze są dziwne, takie obracają. Dość pootwierane to wszystko na tej mapce. Przejdźmy w takim razie. Zobaczmy, czy coś tutaj będzie. Jest coś, okej. Coś tutaj jest. Tutaj otwiera? O kurczę. Jakieś przejście na drugą stronę. Jest i poszukiwacz. Zniknął w ogóle. Jeszcze raz widzę, żeby poszukiwacz znikał. Dwa chyba tu są. Nie. Ja był tylko ten klon. Wiem, że jeszcze jeden gdzieś tutaj się schował. Zwoje można sobie z nich lutować normalnie. O kurde. Czyhacz. Widzę, że mi się jakiś elitarny czyhacz tu nie trafi. Kurde, zaskoczy. Taktyka z Dark Soulsów, nie? O, faka mnie obróciło. To jest taktyka z Dark Soulsów, takie chodzenie dookoła typa. Żeby nie mógł trafić. Jak to sprawdza się też w innych grach. Jak nie obraca, jak uderzy w ziemię. Mocno. Dobra. Kolejny czyhacz leży. Średnio mi się podobają te miejsca. To jest fajne takie urozmaicenie. Według mnie takie troszkę to niepotrzebne. Takie trochę nudnawe. Czyżbym coś ominął? Bo możliwe, że tam było przejście jakieś dodatkowe, ale... O kurde, jak się pojawił. No chyba dało radę przejść gdzieś indziej, nie? Tak by od razu wszedłem w ten korytarz, a można było na inną wystawkę sobie wysiąść. Jeszcze jeden będzie, nie? Gdzie już tam zniknął. Zwój zamętu. O, kamienne ciało, nie? To już na dobra nie zbieram może tych zwojów aż tak dużo. Smana. Weźmy sobie... Kurde, ale ich tu jest. Zniknął mi stąd. No co jest? Dlaczego nie mogę go trafić? Czekajcie. Ładujmy sobie ten Ebon Vampira.
Ale coś już jestem zbyt obity. Weźmy sobie miksturkę. Teraz pytanie teraz, czy ten jest klonem, czy nie? Nie, kurde, kondycje zabierają. Ten też problem. Okej. Nie, myślałem, że to jest zaklęcie jakieś. Dobra, rozdział czwarty w takim razie. Czegoś tam nie przeszukałem z tyłu, no ale trudno. Naczynie. To nie wygląda. Dobra. I tu będzie koniec. Okej, okay. całkiem ładna puenta tego zadania. Co my tu mamy w takim razie? O! Doskonała robota. Coś się zmieniło. Twoja podróż do oświecenia doprowadziła cię tutaj, do mojego królestwa. Tak, jak przewidziałem. Okej, czego ode mnie chcesz tym razem? Czego ode mnie chcesz, panie? Spróbujmy. Szybko się rozwijasz. Od czasu zdobycia Ogma Infinium. A teraz jesteś tu. I idziesz w ślady mego sługi, Miraaka. Też jesteś smoczym dziecięciem. Ty też chcesz wiedzieć, jak nagiąć świat do własnej woli. Zgadza się, jestem tu, by poznać tajemnicę Ode Miraaka. Ode mnie nauczył się wszystkiego, co wie. Można było się tego spodziewać, nie? Wiem, czego chcesz. Wykorzystać moc smoczego dziecięcia, by podporządkować świat swojej woli. Tutaj jest wiedza, której potrzebujesz. Choć nie było ci wiadome, że jest ci potrzebna. Drugie słowo mocy. Używaj go, by zmuszać śmiertelników do wypełniania twej woli. Całkiem ciekawe. No. Ale to za mało. No właśnie, jeszcze jedno słowo mi jest potrzebne. Miraak zna ostatnie słowo mocy. Bez niego nie zdołasz go pokonać. Miraak dobrze mi służył i został nagrodzony. Mogę dać ci tę samą moc, co jemu. Ale każda wiedza ma swoją cenę. Okej. Czego sobie życzysz za ostatnie wiedza słowo mocy? Za wiedzę. Skalowie przez wiele lat skrywali przede mną swe tajemnice. Czas, aby ta wiedza znalazła się w mojej bibliotece. Nie bardzo chcę mu służyć. Tak troszkę udaję. Co jeśli skalowie odmówią wyjawnienia swoich tajemnic? Mój sługa Miraak znalazł sposób, by dać mi to, czego szukam. Ty też to uczynisz, jeśli chcesz go pokonać. Przyślij do mnie szamana skalów. On zna tajemnice, które chce posiąść. No nie wiem, czy to jest takie proste, szczerze mówiąc.
Zobaczymy, co na to skalowie. Dobra, co tu mogę dostać? Jakieś premie, czy nie? Fajne premie znowu? Są. Płomień smoczego dziecięcia, siła smoczego dziecięcia, albo mróz smoczego dziecięcia. Mróz smoczego dziecięcia, twój mroźny oddech skuwa przeciwników lodem. Mam to. Nie, mam to przecież. Płomień. Bija przeciwnika, z jego ciała wyłania się ognisty jaszczur, który walczy do ciebie. O, proszę, fajne. To jest chyba silniejsze, bo to ten mój chyba nie skuwa ich lodem. Twój krzyk nieugiętej siły zadaje większe obrażenie i jest w stanie zdezintegrować przeciwników. Ej, to jest fajne. To poproszę. No, bo ja rzadko używam innych krzyków. Później będą pewnie jakieś fajne, lepsze. A tutaj mamy premię, nie? Do tego konkretnego. Dobra, wracajmy. Muszę wracać do wioski. Ojciec, co się stało? Co tam było? Osoby mają różne doświadczenia przy czytaniu. Ona wróciła teraz. To ciekawe, że straciliśmy towarzysza. Dane mi było porozmawiać z Hermausem Morą. A wciąż zdajesz się mieć wszystkie klepki w porządku. Co miał ci do powiedzenia? Musiał czegoś od ciebie chcieć. Chcę poznać tajemnicę Skaru. W zamian nauczył mnie trzeciego słowa przymusu. Jakie sekrety mogą być warte trzymania w ukryciu przed starym Morą? Jak dla mnie to prawdziwa okazja. Hermeus Mora poznaje kilka nowych, fascynujących sposobów. Czyżbyśmy musieli walczyć ze skalami? A ty stajesz się drugim z najpotężniejszych smoczych dzieciąt, jakie kiedykolwiek żyły. To daje mi duże do myślenia. Muszę wrócić do Telmityny. Mam kilka pomysłów na zlokalizowanie innych czarnych ksiąg. No dobra. Wszystko fajnie. Ale spadamy stąd, w takim razie. O, co to jest? Apokryf. Aha, to jest z tego świata. To jest ten książę, niby. Taki, te oczy ma, nie? Czegoś takiego jeszcze nie spotkaliśmy. Delvig, siemanko. What the fuck? Smok! Nie spodziewałem się smoka tutaj. Kurde, nie mam many. Cześć Dalwik, siemanko, witam cię oczywiście. Belongs to the North. Realne przywrócenie magii. Coś, co mi spremiuje. Przywraca 25 punktów. Słabia. Zwiększa magię o 60, no właśnie. Czy ten smok może tu wylądować w ogóle? Krosulach! To jest kurde sługa Miraka. No proszę. Serio? Nie mogę tak niestety. Teraz się gdzieś rozbije chyba on. I pozamiatane, nie? Pokaż, co masz ciekawego, coś więcej? Nie. Nic więcej ciekawego nie miał. Wchłońmy więc duszę jego. Weź ten gościu się podział. Jakiś portalu użył, czy co? Dobrze, że był z nami, przynajmniej było łatwiej. Smok tak nie chciał, kurde, lądować tutaj, uparty. Okej. W takim razie zajmijmy się za questami. Tutaj miałem przejść, nie? Wrócić właśnie
Przepraszam, nie zdawałem sobie sprawy, że jesteś z Polski. No okej, okej. Nie wyglądam, jakbym był z Polski? Nazwa jest w końcu po polsku. Chyba, że nie rozmawiasz po polsku, Dalwik. Tylko przetłumaczyłeś sobie ten kawałek. A szkoda, byśmy sobie troszkę porozmawiali. No a teraz jeszcze ty mi tu wracasz. Pięknie, po prostu. To co ci przeszkadza, kurde? Sam coś chciał. Co tym razem? Znowu oblazły nas draugry. No, ale można się było tego spodziewać, prawda? Cóż innego kryje się w tych przeklętych kryptach, jak nie draug? Co najmniej 6 kopaczy nie żyje, a reszta pomyśla... Znowu trzeba będzie płacić, nie, Hajsik? Masz już trochę doświadczenia z tymi potworami. Możesz tam zajrzeć jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy ktoś przeżył. Okej. Idziemy dalej w takim razie. Teraz dostaniemy drugi przedmiot prawdopodobnie. Ciekawe, czy znowu będzie zagadka. Ta mapa jest, ta część, ten to DLC jest pełne w ogóle jakichś takich zagadek. W każdej jaskini prawie. Z jednej strony to fajne, a z drugiej to aż tak nie jest potrzebne. Ej, czy to jest zamknięte? Serio? Czy już tutaj byłem? Czy to jest inna jaskinia teraz? W ogóle. Możliwe, że to w całkiem innym miejscu teraz jesteśmy chyba. No, bo tam było inne wejście, tam było takie proste dosyć. Przez jakiś prosty korytarz się szło. Brawo gry. Serio? Nie wejdę tu? Okej, załatwione. Kurde, nie mam towarzysza teraz. Tamta mi spierdzieliła. Nie wiem, czy po serana sobie nie wrócimy. Bardzo fajnie mi się z nią chodziło. Trafił mnie skubany. Okay. Co my tu mamy? Teraz już przeszliście. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś draugry się kręcą? No proszę. Się tu schował. Kurde. No kurde, czy ja tu w ogóle wejdę? Może jakoś tędy? Spróbujemy. To co to? Dlaczego tego mi pokazuje typka? Jakiś upadek. Wezmę to, ale nie wiem, czy o to chodzi. Serio, o to chodziło? A, bo ja tą księgę chyba muszę tam położyć na górze, tak mi się wydaje. Kurde, teraz weźcie ją znajdzie. Ja wiem, że tam był upadek jakiś, nie? Trzeba zapamiętać tę nazwę. Pan śmierci. Dobra, naładujmy znowu. Te większe klejnoty sobie zostawię, bo one bardzo się przydadzą. A, już nie mam tak dużo tych klejnotów. Uuu, kurde. Ej, można w sumie dosyć szybko parować te ciosy. Muszę sobie to poćwiczyć. Czyli tam, no okej. Wow, fuck. Dwie pułapki to były. Ale mnie wykiwali. Dobra, wezmę to. Nie mogę tego zniszczyć.
Okej. Teraz zgaduj. Okej. Gadłem i otworzyłem jedno. Aha. Chyba nie tak. Ale to jest ciekawa rzecz, bo można na przykład zrobić tak. Nie, nie można. Nie można tak zrobić. Zrobić tak. Tak. Okej, okay, udało się. Tu mamy chyba drugą księgę. Nie, znajdź zaginionych. O, proszę. Mamo, wiem, że się o mnie martwisz, ale naprawdę nie powinnaś. Poprzednia ekipa kopaczy składała się z samych nieudaczników, którzy nabiliby sobie guza nawet we własnej piwnicy. Zgoda, możemy tu mieć jakieś problemy, ale nie takie rzeczy się robiło. Nasze pracodawca Ralis jest jakiś dziwny, nie bój się. Będę go miała na oku, wszystko będzie dobrze, obiecuję, martw się o siebie i tatę, ja dam sobie radę, pogadamy. Jak wrócę do domu, do listu dołączę, powinny być pieniądze, dołączone powinny być pieniądze, więc jak ich nie ma, to wygarbuj po słońcowi skórę. Okej, nie zdążyła tego przekazać rodzicom. Czego mam ich? Aha, mam ich powybijać teraz, dobra. Dlatego mam ich zaznaczonych wszystkich. Okej. W ogóle przez kraty mnie tam trafia. Ale dziwne. Jakaś pułapka była, ale już nie chciałem się ruszać w tym miejscu. A, otworzył, dobra, sam. Nie, fajnie to jest. Szczerze mówiąc, nigdy nie używałem tej osłony przed każdym atakiem. A to widzę, bardzo fajnie działa. Okej. Czy ja tu gdzieś nie powinienem mieć jakiegoś fajnego swojego przedmiotu? Czy to jest to? Jest na ludzki topór? Nie. To bieda trochę. Mi się wydaje. Wiesz, nie, on powinien mieć jakiś przedmiot, tak mi się wydaje. Bo wtedy było, że mam iść i znaleźć ten przedmiot, bo nie wiedzą, jak ruszyć dalej. A teraz po prostu nic nie było. Miałem tylko zabić draugry, jak to wygląda. Dobra. Udało mi się pokonać draugry i znaleźć zaginionych górników. Nie żyją. 3000 teraz, kurde. A już prawie mamy achievementa na 100 tysięcy. A i tak to zrobimy i tak. Niestety dopłacanie ludziom za niebezpieczną pracę zdrowo trzepnie nas po kieszeni. Tym razem zwerbuję jakichś najemników. Nie zaszkodzi mieć pod ręką ludzi, którzy potrafią. I tak pewnie zginą, tak podejrzewam. Obawiam się, że będzie nas to kosztowało. No dobra, masz. Nie pożałujesz tej inwestycji. Wynajmę nową ekipę i kilku osiłków do zabezpieczenia operacji. Zajrzyj do nas kiedyś. Tym razem ruszymy jak huragan. Ale nie mam przedmiotu tym razem, trochę szkoda. Dawaj te złoto. Dobra. Skoro to zrobione, tu mam jeszcze questy do oddania, nie? Zobaczmy. Tunmerowie z Morrowind tworzą hity nowe zbroje ze skorup miejscowych insektów. Gdzie śmiesznie wyglądają te zbroje, serio. Ale taki był klimat Morrowinda. Podejrzewam, że takiej gry jak Morrowind teraz by nie zrobili. Prawdopodobnie taki klimat już by się tak nie przyjął, jak wtedy. Mam nadzieję, że nie zamierzasz. Jakie takie wrażenie mam? No to mówże, jak poszło? Co mogę dla ciebie zrobić? Udało ci się dorwać Wendila? Mów, mów! Nie stanowisz zagrożenia. Wreszcie mamy spokój.
A co z żołnierzami, którzy ci towarzyszyli? Zabił ich Moraktong. Niech to szlak. Co cię martwi? Miałem nadzieję, że po wysłaniu tych dwóch nie będę musiał pisać listów do ich rodzin. Pomyśleć, że Wendil upadł tak nisko, zatrudniając takie łachudry. A, to jak ci bandyci byli? Tak musiało się stać. Doskonale. Rajca Morwajn będzie zachwycony, gdy mu to przekażę. Okej. Ica Adrilem Arano. Okej, okay, możesz mi powiedzieć więcej o rodzinie Severnie? Nielisu to żona patriarchy Wendila. Mają jedno dziecko. Nie rozmawiałem z nim jeszcze o takich rzeczach? O imieniu Miri. Przybyli tu 10 lat temu. I włożyli w rozwój krótki. Co masz na myśli? Ej, to było już. Gotówkę, żywno. Ludzie wspominali. Znajdź mi jakiś twardy dowód. Bo jeżeli oskarb... Możesz na liście... A ponieważ Solstheim jest bezpieczne jak gniazdo... Rozmawiałem przecież z nim o tym. Gdy Valin zmarł, nikogo nie... Danmeru... Szczątki Valina Ulena... Dziwne. Jego syna... No dobra. ...trzymają razem. Gdyż taka była jego wola. Chodź, zaprowadzę cię do rajcy. Nie musisz mnie zbyt daleko prowadzić. Gdyż mam cudowne wieści. Adrilu, od lat nie widziałem cię tak zadowolonego. Oto osoba, która własnoręcznie ukróciła spisek na twoje życie. Wendil, Tilisu i Miri Severin nie byli tymi, za kogo się podawali. Wszystko wskazuje na to, że próbowali pomścić śmierć Vilura Ulena. Wendil? Ale on przecież tyle dobrego zrobił dla Kruczej Skały. Jak to możliwe? Musimy naszą czujność. Wszyscy zostaliśmy... Tyle lat próbowali to, nie? Się zrobić jak dziecko. Oni tam chyba latami... Nie mów tak. To nie twoja wina, przyjacielu. A ty? Zbliż się. Twoje czyny, wszystko, co udało ci się zrobić dla mnie, dla całej Kruczej Skały. Nie spodziewałem się, że spoko. Ktoś obcy może tyle 5000 zrobić. Czekajcie. Jestem ci za to dozgonnie wdzięczny. 6 albo 7 tysięcy potrzebuję. Adril na pewno przygotował dla ciebie jakąś stosowną nagrodę. Aczkolwiek... Osobiście uważam, że powinienem dołożyć... Tylko nie dawajcie mi jakichś mieczy. Och. Ponieważ rodzina Severinów, jakkolwiek by się naprawdę nie zwała, dopuściła się... Czy ja dostanę właśnie ich chatę? ...przejdzie w twoje ręce. Niniejszym przekazuję ci posiadłość Severinów wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza. Mało kto równie mocno zapracował na nasze obywatelstwo. Mam nadzieję, że zechcesz tu osiąść. Okej, okay, 5000. Złoty dotyk. Dzięki twojemu odkryciu kopalnie pracują, a... O, i właściciel w Kruczej Skale. Masz moje błogosławieństwo i dozgonną wdzięczność. Dobra, dziękuję, ziomek. Kurczę. Odsuń się. Gdzie ten typek? Chciałem z nim jeszcze pogadać. Nie wiem, co się wydarzyło w kopalniach, ale wywołało to uśmiech na twarzy Krysiusa. Dobra, zjedziemy jeszcze tutaj, bo tu jest do sprzedania te amulety. Też się przyda. Pracuję dla Mogrula. Jak masz jakiś problem, to Mogrul nie udziela pożyczek przy błędu. Nie podobają mi się twoje oczy. Źle ci z nich patrzy. Jestem wampirem. Mogę cię zażrać, jak ci coś nie pasuje. Co mogę podać? Przynoś ich więcej. Kupię każdą ilość. Wszystko ciekawe, jak szybko Rut Redoran znowu na... 100 tysięcy. A, to chyba za to był ten jeden achievement. Jak mi się wydaje. Krucze kopalnie znów są otwarte, a obrot... Gdzie jesteś dla mnie do... Ja i tak, jednak... Czekaj, jeszcze raz muszę rozmawiać z ludźmi. Nie zdołałem powstrzymać niedoszłych... Przejść się z rajcą Morwajnem. Znam rajcę od wielu lat. On nagrodę miał jakieś dla mnie, nie? Słuchaj, czy... A gdzie moja nagroda z jego strony? Czy już dostałem? A nie, ja już dostałem chyba. Poproszono mnie, abym towarzyszył druhowi i był jego prawą ręką w Kruczej Skale. Poniekąd przekreślało to szansę na moją dalszą karierę. Ale nie chciałem zostawiać go samego. Okej, okay, pewnie wiele mu zawdzięczasz. Stawaliśmy razem w boju i nieraz ratowaliśmy sobie życie. Więź, która nas łączy... Jest trwalsza niż stal. Zawsze byliśmy gotowi skoczyć za sobą w ogień. I nic tego nie zmieni. Okej.
twoje czyny w krótszej skale sprawiły, że w mojego męża wstąpiły nowe siły. Dobra. Kurde, rozgadali tutaj wszyscy. To mamy zrobione, fajnie. Ma też tam swoją posiadłość. Cierpienie? Powiem ci, czym jest udręka. Spróbuj zeskrobywać łajno parzydłami. Spróbuj jeszcze raz tym rajcom pogadać. Dzięki twojemu odkryciu, dzięki teraz, już wkrótce robotnicy i towary zaczną... Nie można remontować tego mieszkania? No, kiedyś można było kupować meble u tych typków, tych doradców. Widocznie tu już jest na full wszystko. Byłbym już martwy, gdyby plan przez... Dobra, w takim razie to już olejmy. Ewentualnie można by było jeszcze do tej kopalni tam skoczyć, żeby mieć już ją odkrytą. Czy ja tu znajdę przejście? Chyba nie znajdę. Gdzieś tutaj. Dobra, może następnym razem w takim razie. Oczyść kamień wody, jeszcze tu jest jeden kamień do oczyszczenia. Źródło stale Rimu. O właśnie, to też mieliśmy zrobić. Dosyć ważne questy tutaj dwa. No dobra, to przejdźmy się może w tędy. Znaczy, to źródło stale Rimu to już nie jest quest, ale warto się tam przejść, nie? Warto tam pozbierać to i żebyśmy mogli sobie później coś fajnego zrobić. Już nie wiem, czy aż tak warte to będzie. Ale warto sobie spróbować, nie? Ta woda jest tu dziwna, naprawdę. What the fuck? Jest okropna. Powiem szczerze, jest okropna ta fala. A tutaj gdzieś, mam nadzieję, że to nie jest na górze. To jest chyba na górze, kurde. Serio? Jak ja mam tam dostać się na górę? Powiedzcie, że to będzie przejście. Tam się świeci. Aha. Coś tutaj jest. Dawaj. Pinaj się. Dobra, to jest wejście zwykłe, ale chciałbym zobaczyć... A, to są żmije. No dobra, to w sumie nie mam po co tam iść. Chodźmy tędy. Odkrywamy sobie dodatkowe rzeczy. Co to było? Mamy jakiegoś rozbójnika. Nie wiem, o co mu chodziło tutaj. Tutaj coś jest. Czy to jest w tym miejscu? Chyba tutaj. To jest kopalnia chyba, nie? Tak oznaczona. Dobra. Załatwiony. Zwiedzimy sobie tę kopalnię. Ona chyba nie powinna być zbyt duża. Zobaczymy. Mi się wydaje, że krótka powinna być.